Pani Marszałek, Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe. Prawo prasowe, jak pamiętamy, uchwalone zostało w 1984 roku i było wielokrotnie nowelizowane. Warto przypomnieć, że ostatnia zmiana weszła w życie 12 grudnia ubiegłego roku. Nowelizacja ta m.in. zmieniła zasady autoryzacji i usunęła przepisy o Radzie Prasowej. Obecnie proponowana zmiana, wniesiona przez Komisję do Spraw Petycji z dwoma poprawkami wprowadzonymi na posiedzeniu Komisji Kultury, ma dostosować przepisy ustawy Prawo prasowe do aktualnej rzeczywistości ustrojowej oraz innych ustaw. Nowelizacja prawa prasowego ma przede wszystkim poszerzyć prawo do udzielania informacji prasie, m.in. na osoby przebywające w Polsce, a nie będące obywatelami polskimi, a także osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Powyższa zmiana dostosowuje ustawę do zapisów Konstytucji, to jest do artykułu 54 ustęp 1 Konstytucji, który mówi o wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje bowiem każdemu wolność wypowiedzi. Należy zauważyć, że wolność wypowiedzi jest jedną z najważniejszych wolności obywatelskich i stanowi fundament demokratycznego państwa. Projekt ustawy zakłada również zmianę artykułu 16 ustęp 1. Istotą tej zmiany jest usunięcie przepisu dotyczącego odwołania do artykułu 254 Kodeksu karnego z 1969 roku, który już w kodeksie karnym nie istnieje. Kolejna zmiana dotyczy artykułu 37a. Polega ona na dostosowaniu artykułu do aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych. Obecnie nie stosuje się już kar dodatkowych, lecz środki karne, takie jak pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu czy prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Jak powiedział już poseł sprawozdawca, projekt został przygotowany w reakcji na petycję obywatelską, którą Komisja do Spraw Petycji uznała za zasadną, podobnie jak Komisja Kultury i Środków Przekazu. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście poprze proponowany projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również za sprawę.